Siemaneczko, jestem Pepe, tym nie jestem bitem, mam grze. Pa, myslej. Dzisiaj wszystko int. Robimy. Musimy trochę naciąć trawy dla naszych zwierząt. Więc bierzemy się za początku od właśnie tej czynności. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia paczki, były komentarze i życzę miłego oglądania. Dzisiaj idę w pewnym sensie rozgryźć temat małżeństwa, narzeczeństwa. Naszymi, można powiedzieć, panami, które można mieć oczywiście w grze. Które dość mogą być, nie wiem, żeby to źle nie zabrzmiało, które pozwalają na to, aby troszeczkę, jak to powiedzieć, tak, żeby to miało ładnie składne zdanie. Chodzi mi o to, że one będą pomagać w gospodarstwie. Nasza żona będzie pomagała w gospodarstwie. Będzie ogarniała zwierzęta, ogarniała będzie wszystko przy domu, może tak można powiedzieć. Więc myślę, że taka coś trzeba będzie właśnie zaraz. No po prostu jak ktoś mówi, będzie trzeba się hajtnąć. Dobra, tytoń 37 godzin. Idziemy, bo my musimy do Tadeusza. Bo to był Tadeusza. Ta nasza niewiasta przyszła. Więc. Kwestia narzeczeństwa, to jest tak. Czekaj, to było to? Nie. Pohandlujmy, pogadamy. No to jest tak. Korzyści z małżeństwa. Uzupełnienie wody i upału w kuchni. Uzupełnienie wody i upału w destylarni. Opłacanie rachunków za prąd. Przygotowanie zacierów do spiżania. Uzupełnianie butelek w spiżarni i wyprowadzanie zwierząt do boksów. Dodatkowo, rabat dodatka, rabat uchylenie. Posag, czyli ja mu... Aha, spoko, to już wiem, o co chodzi. Jeśli dobrze, to kminie. Musimy mieć tak, dwie bimbrownice, zaciej jagodowy, jabłkowy, miodowy, owsiany, ziemniaczany i malinowy. No i 4000 kwitów. Więc... gdybym miał grać... Czekaj, a mogę jakoś cię jeszcze poderwać? Tutaj kwiatki, kanapki, widzę, że masz trochę do grania. Dobra, to jeszcze co ty masz? Przepalarkę? Pohandlujmy, zobaczmy. O co tu kaman? No, nie mam pieniędzy, ale chcę zobaczyć, co tu musimy mieć. Musimy tak, jeszcze jedną bimbownicę kupić. No i 4000 musimy zrobić. Więc troszeczkę tutaj trzeba się będzie dość sporo napłacić. Szczerze mówiąc. Żeby po prostu się hajknąć. Trzy butelki, tu jest ostatnia butelka. A czekać, mogę ten dacie jeszcze brać? Od razu? Nie, musi być macie wykorzystany, dobra. Dobra, spoko. Musimy zobaczyć się, jak one w ogóle zniesły. Tego nie wiem. Trzeba tu zobaczyć. Nie widzę, że kurczaczki nam troszeczkę już... No. Nieciekawej kondycji monowej są. Ale to nic. Będziemy sobie ogarniać to później. Będziemy sprzedawać rzeczy wszelakie, które posiadamy. Zanim tych zwierząt do boksu pakować. Nie wiem, jakoś takie topone te zwierzęta na mnie są. Trochę mleka mielnickiego. Handlujmy. Oczywiście jajka. To chciałem. Na 60 do przodu. Mleko. Teraz kwestia jest jedna. Nastawienie. Pogadamy. Papierosy, bukat kwiatów. Czy musimy tak? Albo. Ale ja mogę z nią też kurna z Marysią sobie pogadać. Papierosy, bukat kwiatów. No dobra.
Ale jeśli ktoś ma takie fajne nastawienie, że powinno ku nas każdym tak sobie pogadać. Czekajcie, jeszcze inaczej. Muszę papierosy mieć. Papierosy, pudełko czekoladek. Czekoladki są dość kosztowne, wiadomo. Więc tutaj nie ma co nawet dodawać. Idziemy do naszej... naszego przygotyścia. Można powiedzieć. A do naszej dokładnie narzeczonej. Hipotetycznie. Witam cię. Moje miasto. Bimberek 112. Czy on tak wychodził? Może i tak było. Mamy coś pieniędzy na dacie? Nie mamy. Borówki, maliny, cukier. Po 90 cukier ma. Ja wiem, co miałem zrobić. Dobra, wróć nazad. Wiecie, ja muszę pochmienić, bo tylko dwa razy w tygodniu nagrywa, to człowiek nie myśli. Dokładnie, co ma robić. Ale teraz sobie przypomniałem. Dobra, tego menerpeta trzeba było minąć lekkim mukiem. Poczekaj, ty chciałeś... Kurwa, cedr... A czemu nie budki? No i pokaż mi. No i teraz możemy sobie pohandlować. Rowaczki. Dwie rowaczki tutaj miały być wykorzystane. Znać potrzebne materiały, to już możemy iść do naszego subtisa. Elektryczność, tu miało być... Czyż elektryczność jest zrobiona? Nie. No zamontuj elektryczność. Czekajcie, inaczej. Nie tak. Aha, dobra. Dobra, pójdziemy do subtisa, zobaczymy. Czy coś u sołtysa pod tym względem możemy sobie fragmencić? To jest mnie zastanawia. Siema, sołtys. Pogadamy. Czekaj, butelka wódki. Święty, uzyskaj maksymalną dobrą rację. Dobra. No to mamy, to mamy. A czy ja mogę z tobą pogadać? Ja tylko pogadać mogę, nic nie mogę więcej. Pozwolenia? To mamy tak. 3000. A teraz tak, elektryczność, no to nie mam do zapłaty. Ale teraz... Czy jeszcze jakieś... Czekajcie, no pozwolenia. To nie jest nasze, no przecież tylko jest, będzie nasze, możemy kupić. A tutaj u nas budownictwo, elektryczność, zapłać. Aha, czyli ja muszę w ogóle sobie teraz wziąć, ogarnąć elektryczność. Pan tu się wie, oczywiście. Nie chcę z tobą się bić, witam. Pogadamy. Ile? Pudełko czekoladek. A czekajcie, czy ja pójdę sobie czekoladki kupię? Zobaczmy. Pokombinujmy, tak? Zobaczmy, która najbardziej będzie nam opcjonalna. Czekaj, myśmy mieli teraz bułkę z kwiatów. Kurwa, to można by coś pokombinować. Gdzie jest bukiet kwiatów? Ma tutaj w ogóle bukiet kwiatów? Pierosy to mnie nie interesują. Ewentualnie to by tabaka mnie interesowała. Antybiotyki. Sidła. Myślę, że się chyba wstykaliśmy z tego bimbru, kurwa. Ale to nic. Tutaj się nic nie dzieje. Możecie mi napisać ogólnie.
komentarzach, z którą z tych panien można, znaczy inaczej, która była najbardziej, to nie zabrzmiało dziwnie, najbardziej pożyteczna. O, wiadomo, troszeczkę to nie tak zabrzmiało, mi powinno, no ale wiadomo o co chodzi, tak? To będzie bardzo lepiej spędzała z nami czas, dawała radości i wśród jakiej myśli rzeczy. Czekajcie, gdzie jest ciekawka. Trzeba trochę drzewa powycinać. Bo nam brakuje drzewa, bo nam brakuje drzewa. Lepiej by wolna na płodzie i poszło to mi niż na... Na chałupę, dobra. Pyk. No dobra, to się już nie zmieści, ale na razie nam powinno starczyć. Dołożymy tak, żeby to po prostu wszystko poszło, jak ta lalka tutaj. Dołóżmy tego pauna, ile by tu nam starczyło. Potwierdź i dodam na jakieś 24 godziny. Starczy. Lacie nam starczy, musimy iść po lacie. To kurwa, no i tutaj co to za dużo nie robię. Czekajcie, ja sobie chciałbym teraz muszę pokminić trochę na żywo. Druga rada do pojazdu. Płoty to mnie ten. Boksy. 1874, kurwa, i tego trzeba mieć. Duża skrzynia, szopa. Meta na pojazdy. Duża zbiata na pojazdy, sup z lampą, 20 desek, 4 złomu, żarówka jedna, no dobra, tutaj jeszcze by nie było tak źle. Ten tupy już nie mam nawet. No, powiem tak. Chyba i to. Źle, porobiłem. Źle zacząłem, źle porobiłem. Zapójdziesz i naprawisz sobie, Kazimierz. Tutaj nie ma co się spinać. Mamy ile desek teraz? A dużo to pływa nie mam. Chcę jakieś boksy zrobić na zwierząt. Racie, gdzie jest ta jebana koza? No kurwa, źle to zaczęło. Chodź. Idziesz? Chodź, bo ja chcę cię cholerę jedna zobaczyć. Czy ja cię to pakuję do tego boksa zasadnego. Chodź tu. No kurwa, no i jak to prowadzić te zwierząt? Te zwierzę. Chodź. Tu. Dawaj tu. I teraz tak, tu mi się wciśniesz. O kurwa mać. Chodź. Czekaj, teraz przestań prowadzić. Otwórz tu fotkę normalnie. No zajebiście, fotka mi się nie chce otworzyć. Rozumiecie to? Chodź. 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 No i patrzcie, się kurwa, czy buguje, czy to ja źle coś robię. No, kurwa, bez jaj. Tu może, no to może dodaj płótki, musi wejść. No. No kurwa, jaja sobie robicie. Mam kozę, której nie mogę nic wziąć. O, jest co, koleżanko? Czekaj. Ja cię pójdę z przodu. Tak kurwa, kogo by trzeba iść? Bo do tego. Damy tą kozę, no bo co? Tego biznesu nie mamy. Będzie ta koza. I jak do niego tu wziąć? Tu niego sprzedać?
Czy u niego się kurwa... A, u niego się nie da w tym, oczywiście. Tak, kochany, nie da się, co? Robimy. U niego się nie da pohandlować. No to musi mieć idzie na PG oczywiście. Na PGR-ze trzeba sprzedać. Na PGR-ze. Naszego miłościwie nam plonującego gościa. Pogadamy? Butelka, czekajcie, czy mam butelkę łódki? Kurwa, ja więcej nie mam. Czekajcie, bo jakbyśmy teraz sprzedali, no to kurwa. Możemy być trochę statni. Na tym. Żegnaj, kurko. Ty zostajesz tu. Więc musimy tak to zrobić. Sprzedaj swoje zwierzę za... Nie, czekajcie, jak to się robi? Kurwa, co? Ci... Że kurwa, co? Ojebamy na kasę. Skurwysyn ojebał mnie na kasę. Kurwa, zadłukę cię chyba. Oddaj kurwa pieniędzy za kłozy, za owce. Za kłozy, dobrze mówię. Ja pierdolę, 34 za kłozy dostałem, aby... Jakiego grzyba? Albo ja to źle sprzedałem. No to kurwa, pogratulować mi w komentarzach, proszę. Napiszcie w komentarzach, jesteś zajebistym graczem, kurwa, w tą grę. Sprzedałeś kurwa kłodę za 31. No po prostu kurwa, no nie. A bo ja się to sprzedawałem, ale kładza poszła. Nie powiem gdzie, ale poszła. Nie, no kurwa, kurwicy dostanę to, nie? Ja jebie. Sprzedałem kurwa kładza za 34. Mistrz świata, kurwa. Czekaj, jak z tobą pogadamy? Kurwa. No nie mam. Weź mi tu napraw moją piwę. Kurwa, żebym biznes życia zrobił. O ja jebie. Biznes, życie, no kurwa, za kozę 34 dostać. Nie powiem, że ten cedr, czy tam nalepkę na majnową i pierdolę. Jak mogę ci pomóc, mój drogi? Po prostu kurwa, kupuję mi nalepkę. Jestem kurwa głowy i bezowy. Ale się wjebałem. To nie rozumiem, o co chodzi. No proszę, nawet nie wiedziałem, że w Zalesiu jest takie miejsce. No cóż, teraz wiem, że jest, ale nadal nie wiem gdzie. Trzeba się prudnie przejrzeć mapie. To moje, co? Nie rozumiem. To nasze miejsce, Krysiu. Tęsknię, ech. Gdyby nie Frenka, to bym nagle od ciebie dołączył. No dobra, no to co ma kurwa jedno z tobą wspólnego teraz? No a kurwa niech minie nie raz tej gry. Albo ja się zatępię pod tobie. Jak tam mój mistrzu? Chcesz to kupić? Kurwa nie dawkę. Słuchaj, na co ci? A co mi kuźwa wasze rodzinne zdjęcie? Rozumiesz czy mnie to? Dobra, trzeba będzie pokminić z tym wszystkim. Idziemy sobie, powiesimy ten obraz tam, czy to kurwa jest.
na ścianie. Przyjrzę się temu. Gdzie to może mniej więcej być? Tak, chcę to wziąć. Inaczej, najpierw to wziąć tak teraz na luzaczku. Ej no, a ja co robicie? No patrzcie, no kurwa, to... No kiedy używa mi to potrzebne? Dobra, tu może wejdzie. Telka łódki jeszcze jest. Jeśli coś znajomego, co to kurwa jest? Nie, nie opuść. To było przeczytane już. Dobra, trzeba nie pokminić. Ale już na tym odcinku, a w dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli takie jeszcze mi się spodoba, to ciepłe, bo jak będę żyć i zachodzenie. Jeśli macie się następnego odcinka, na razie, cześć.